Witam wszystkich bardzo serdecznie, Arkadusz Kulikowski, kanał Finansista. Witam w kolejnym finansowym tygodniu, gdzie zajmujemy się informacjami, o których mało mówi się w telewizji i mediach głównego nurtu. Tymczasem są one istotne z punktu widzenia naszego portfela, ale nie tylko. Celem kanału Finansista jest także budowanie świadomości, ponieważ świadome społeczeństwo ma większe szanse na podejmowanie lepszych decyzji, unikania manipulacji, przez co na rozwój a ma to bezpośrednie przełożenie również na to, jak zachowuje się jednostka na większe możliwości jednostki i po prostu na lepsze życie. I w dzisiejszym odcinku między innymi o tym, co dalej ze stopami procentowymi, a także o kredytach hipotecznych opartych o stałą stopę procentową, o składce zdrowotnej, a także o innych daninach, opłatach i podatkach, które czekają nas w roku 2022, a także odpowiedź na pytanie, czy młodzi Polacy są równie szczęśliwi. Szczęśliwi Co Hiszpanie. Tutaj rozmawiamy o ważnych sprawach, zatem zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Zapraszam Cię również do zamkniętej grupy, gdzie wykorzystujemy synergię wiedzy i doświadczenia, a także otrzymasz dodatkowe materiały, dodatkowe analizy, a także comiesięczny raport specjalny z przeglądem po różnych aktywach, a także ze składem obu moich portfeli inwestycyjnych. Do grupy możesz dołączyć poprzez stronę Patronite. Link znajdziesz w opisie pod filmem, zatem serdecznie zapraszam. Na początek stopy procentowe, i jak możemy przeczytać na biznes Prost posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zostało przesunięte ze względów technicznych. No i o tym wspomina prezes NBP Adam Glapiński, właśnie o względach czysto technicznych, czyli m.in. zobowiązaniach i dyspozycyjności kilku członków RPP. Ale oczywiście media spekulują, że jest to związane z koniecznością szybszej podwyżki stóp procentowych, po prostu. Tego typu nagłówki lepiej się sprzedają nagłówki, które wzbudzają strach. Z tego artykułu możemy także dowiedzieć się co nieco o inflacji, W słowach prezesa Adama Glapińskiego. Spodziewa on się wyższej inflacji niż prognozowali, czyli tutaj możemy przeczytać 7,6% zamiast 5,1% jak było prognozowane w 2021 roku. Zatem mamy prezesa Adama Glapińskiego, który najpierw prognozował deflację później przejściową inflację, a teraz prognozuje inflację wyższą niż się spodziewali, zatem wypada życzyć naszym portfelom, aby po raz kolejny się pomylił i aby po raz kolejny okazał się fatalnym prognostą. Tutaj w tym artykule mamy również wstawkę, jeśli stopy przebiją poziom 4%, kredyty zdrożeją o połowę, a to i tak wariant optymistyczny, zatem mamy kolejny złowieszczy nagłówek. Wzbudzający strach, i oczywiście pewnego podniesienia stóp procentowych można się spodziewać, ale nie można tutaj dawać się ponieść emocjom i po prostu dać się przestraszyć, bowiem emocje mają negatywny wpływ. Na nasz proces decyzyjny, szczególnie w tak ważnych, istotnych kwestiach jak właśnie sprawy finansowe. A właśnie jeśli chodzi o decyzje finansowe związane bezpośrednio ze stopami procentowymi, to Polacy stoją obecnie przed decyzją związaną z kredytami hipotecznymi. Czyli z jednej strony, jeśli już mamy kredyt hipoteczny oparty o zmienną stopę procentową, czy przejść na tak zwaną okresowo stałą stopę procentową, czy też jeśli nie mamy kredytu, po prostu od razu zaplanować właśnie kredyt oparty o stałą stopę procentową, no i tutaj od razu przenieśmy się, e, mamy artykuł na bankierze, w każdym banku ponad 5% rosną stawki dla hipotek ze stałą stopą, więc nie ma co się dziwić, mamy oczekiwania odnośnie wzrostu stóp procentowych, także banki dostosowują swoje oferty, no i tutaj na bankierze mamy przejrzystą tabelkę, ładne podsumowanie, jak widzimy, w wielu bankach tak naprawdę oferty zaczynają się od 5% i sięgają nawet 7% w przypadku Alior Banku. Właśnie jeśli chodzi o te oferty z okresowo stałym oprocentowaniem głównie mówimy tutaj o pięcioletniej stopie procentowej, a więc nie dość, że otrzymujemy zaledwie pięcioletnią ochronę, to przyjdzie nam za tę ochronę słono zapłacić. No i osobiście uważam, że jest to sytuacja patologiczna. Nie daje nam ona zbyt wielu alternatyw w tym przypadku natomiast decyzje finansowe trzeba podejmować no i musimy je podejmować w oparciu o informacje a także o narzędzia które mamy do dyspozycji no i e, jeśli chodzi natomiast o ryzyko zmiennej stopy procentowej wielokrotnie wspominałem o tym na kanale Finansista ale każda sytuacja jest inna i każdy musi podejmować decyzje samodzielnie niemniej jednak na zamkniętej grupie zaprezentowałem konkretny indywidualny przykład jak można podejść do procesu decyzyjnego w tym kontekście w oparciu o postawienie prognozy na podstawie wniosków płynących z książki Super Prognozowanie Filipa Tetloka, i takie podejście powoduje, że unikamy nadmiernych emocji, ograniczamy także szum informacyjny i na końcu możemy podjąć świadomą decyzję w istotnym i ważnym temacie finansowym. Przejdźmy sobie teraz już do kwestii związanych właśnie z podatkami, z daninami na rok 2022, i zaczniemy od składki zdrowotnej, czyli od tej flagowej części polskiego ładu. Jak możemy przeczytać na Business Insider, składka zdrowotna od stycznia wątpliwości skarbówki wstrzymają wyliczenia na lata. No i tutaj warto wspomnieć, że oprócz tego, że po prostu wielu Polakom przyjdzie zapłacić więcej, szczególnie osoby, które trochę lepiej zarabiają, szczególnie przedsiębiorcy, to jeszcze cały system naliczania składki zdrowotnej będzie po prostu bardzo skomplikowany, przez co więcej pracy będą mieli urzędnicy, którzy są przecież opłacani z naszych podatków, więcej pracy będą mieli księgowi. Firmy księgowe już podniosły stawki na rok 2022, zamiast zatem prościej i efektywniej, będzie trudniej i toporniej. No i tutaj oczywiście możemy zacytować sobie: Henrygo Hezlita zapomina się, że jeśli biurokratów nie będzie się zatrzymywać w ich biurach, podatnicy zachowają pieniądze, które wcześniej zabierano im na utrzymanie urzędników, natomiast Henrygo Hezlita nikt nie słucha i tak naprawdę ta wesoła, biurokratyczna gonitwa trwać będzie niestety nadal. Natomiast kto sfinansuje ten większy udział składki zdrowotnej właśnie w Polskim Ładzie? Czy będą to koncerny jak Jeronimo Martins od Biedronki, sieć Lidl, czy też sieć T-Mobile? Nikt z tych rzeczy, jak możemy przeczytać na bankierze, polski ład sfinansują głównie osoby zarabiające powyżej 11 tysięcy złotych brutto. Warto wspomnieć brutto, a nie netto, więc niewątpliwie krezusi finansowi, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Przejdźmy sobie teraz do innych podatków, dań, które czekają nas właśnie już w świeżo rozpoczętym nowym roku, no i tutaj mamy ładne podsumowanie na bankierze. No i te pierwsze kwestie, czyli Polski Ład, wyższe wynagrodzenie minimalne. Podwyżka cen prądu i gazu, o tym już mówiliśmy w ostatnim odcinku. Był także osobny odcinek poświęcony tarczy antyinflacyjnej. No ale w 2022 roku będziemy mieli również zmiany w fotowoltaice, no i niestety na niekorzyść, a nie na korzyść, wyższą opłatę mocową, a więc oprócz wyższych cen energii, także tutaj wyższa opłata mocowa, zwiększy koszty gospodarstw domowych, zmiany dla kierowców, więc wyższe mandaty. No i tutaj wypada zadać pytanie czy dla budżetu będzie te wyższe mandaty odniosą podobny skutek jak w przypadku opłaty cukrowej. No ale oczywiście tutaj nie kwestie finansowe są najważniejsze, ale zdrowotne w obu tych przypadkach. Mamy wyższy podatek od nieruchomości i w Ministerstwie Finansów nieśmiało już się wspomina o podatku katastralnym. Na razie tak pokątnie, gdzieś tam się szepcze, ale trzeba się niewątpliwie temu tematowi przyglądać. Tutaj ciekawa informacja, koniec prawa do grobu. Z nowych przepisów zawartych w projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynika, że nagrobki i pomniki będą własnością cmentarza, a nie tak jak do tej pory osób, które je postawiły. Zatem sfinansujemy nagrobek, pomnik, a właścicielem jego będzie cmentarz. Wyższa opłata dla psa, także w nowym roku przyjdzie nam zapłacić 135 zł zamiast 125. W tym przypadku można powiedzieć, że cieszę się, że mam koty. Natomiast biorąc pod uwagę zapędy naszego rządu pod kątem opodatkowywania właściwie wszystkiego, myślę, że koty również doczekają się takiego zaszczytu. Pod, pod kątem opłaty nie tylko za psa, ale właśnie również za kota. Tutaj nie opłata, ale też ciekawa informacja. L4 na wypalenie zawodowe. Od 1 stycznia lekarz będzie mógł wypisać zwolnienie lekarskie osobie cierpiącej na wypalenie zawodowe. Wystawiony druk L4, podobnie jak w przypadku depresji. Umożliwi osobie przebywającej na zwolnieniu swobodne poruszanie się, na przykład pójście na zakupy. Zobaczymy, ile osób więcej wypalonych zawodowo będziemy mieli, właśnie w roku 2022 wyższe raty kredytów hipotecznych. O tym już wspominaliśmy. No i oczywiście, Państwo będzie nam mówić, kiedy mamy pracować. Zaostrzenie zakazu handlu w niedzielę, tutaj macie podane daty. Właśnie tak zwanych handlowych niedziel, no ale rząd właśnie chce się wziąć za uregulowanie różnych luk, które między innymi powodują, że takie, e, takie sklepy jak Żabka, czy w tej chwili właściwie już inne większe sieci handlowe, jak Lidl, czy też Biedronka, po prostu w niedzielę są otwarte, współpracując z Pocztą Polską. Także zobaczymy, jak to, to będzie wyglądało w roku 2022. No i uwaga na dekoder. Tutaj oczywiście rząd chce rozdać trochę pieniędzy jak możemy przeczytać na bezprawniku, zgłaszając się po 100 zł, nieopłacające abonamentu przyznają się przy okazji Państwu że mają telewizor a dokładnie, z pewnością otrzymanie 100 zł. Ten fakt będzie skrupulatnie odnotowany przez urzędników. Wobec czego nie ma co się potem dziwić, że zapuka do nas Krajowa Radio, Rada Radiofonii i Telewizji. No i ten podarek w postaci 100 zł może nas w przyszłości po prostu dużo więcej kosztować. Warto wziąć to pod uwagę. I na koniec, jeszcze artykuł na bankierze. Młodzi Polacy i Hiszpanie z najniższym wskaźnikiem optymizmu dotyczącym przyszłości, badanie Unii Europejskiej. Zatem e, wygląda na to, czyżby słońce, państwo opiekuńcze, a także kwitnący socjalizm nie były receptą na szczęście dla młodych ludzi. Na koniec jednak, mimo wszystko, zakończmy optymistycznie, e, cytując Henry'ego Hezlita: tu i ówdzie można zauważyć jaśniejsze promienie przedzierające się przez chmury. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że rząd nie może nic im dać, jeśli wcześniej nie zabierze komuś innemu albo im samym. To był finansowy tydzień. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach kanału Finansista, wiedza, która procentuje.